Dlaczego w trawie piszczy? Gawenda Simony Kossak. Zanim opowiem o tym, w jaki sposób zwierzęta przyjmują to, że są oszukiwane, że są nabierane, wyprowadzane w pole i nad tym tracą, czyli całą historię zemsty od odegrania się po sprawiedliwość, czyli już coś, co już bardzo blisko, blisko człowieka jest, opowiem, jakie ja miałam przygody, zresztą te przygody się potwierdzają w książkach, z małpami człowiekokształtnymi. Prawie w każdym porządnym ogrodzie zoologicznym są szympanse. I w swoim czasie, jak ja byłam na studiach, odbywałam praktyki u państwa Gucwińskich w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu, gdzie był wspaniały szympans. I jego pomieszczenie wyglądało w ten sposób, że to była duża, pusta sala. Na środku stała klatka, w środku po jednej stronie mieszkał on, a w drugiej stronie mieszkała jego małżonka, ale dzielone były kratami i tylko dopuszczane od czasu do czasu do siebie. No i wszystko było fajnie, myśmy tam pracowali cały tydzień, a w niedzielę przychodzili najwięcej zwiedzających i najładniej ubrani. Jak ja tam zaczęłam pracować, to się zastanawiałam, dlaczego cała ściana wokół klatki w odległości tej 2-3 metrów od prętów jest w kolorze biało-pomidorowym. Cała pełna placków takich różnych. Widać, że ktoś czymś o tą ścianę walił. No i myśmy przychodzili do pracy i dostawaliśmy takie zgrzebne, granatowo-szare hałaciki. I w tych hałacikach chodziliśmy, studenci, sprzątaliśmy, no byliśmy od sprzątania głównie, ale nie tylko. I uczyliśmy się bardzo dużo, jeżeli ktoś chciał, o zachowaniach zwierząt. I rano trzeba było przyjść tam między nimi na ten dział małp. Człowiek wchodził, siedział ponury, patrzył się ten samiec w tej swojej klatce. Małpy się podpierają tak na półpięściach. No i coś tam myślał, kombinował, patrzył się i właściwie nic nie robił. I tak było do pierwszej niedzieli. W pierwszą niedzielę, jak miałam dyżur, przyszłam i akurat weszłam tam do tego pawilonu małp. I siedział sobie ten szympans, oczywiście miał tak oparte dłonie o ziemię, o podłogę klatki, do wnętrza ciała palce skierowane i pojawiła się piękna, młoda para. Pan w garniturku, to było lato, pani w jasnej sukience. Szympans się tak popatrzył, wstał, niewinnie się zbliżył do krat, po czym błyskawicznie nastąpił wymach ręki i na białym garniturku, tym jasnym pani ubranku, pojawiła się pecyna wymieszanego jedzenia, kału, pomidorów, koniec. Okazało się, że ta małpa, nudząc się, robi sobie rozrywkę, bo reakcja ludzi jest fantastyczna wtedy, fantastyczna. To małpa się śmiała i ja się śmiałam. A myśmy byli w granatowo-szarych ubrankach, hałatach i nas małpa niczym nie waliła, no bo nie było zabawy. Okazało się, że szympans przez cały tydzień gromadził sobie amunicję. I potem w sposób taki tajny, żeby nie było widać, że on tą amunicję ma w łapie, próbował kogoś nabrać. Jeżeli jego opiekunka była obecna, bo on miał taką specjalną opiekunkę, to ona ostrzegała, proszę Państwa, proszę się usunąć, bo on tam jakieś swoje imię miał, zaraz będzie walił. Ale nie zawsze ona była i nie zawsze ludzie wierzyli. I finezja, pomysłowość tego szympansa, żeby zmylić wszystkich, którzy już potem wiedzieli, że on tak się zabawia, była fantastyczna, ponieważ zawsze w końcu mu się udało. Czasem pudłował i wtedy ta ściana była przeozdabiana, ale wystarczająco często trafiał, żeby mieć uciechę, jedyną małpią rozrywkę w tej niewoli i uważam, że miał święte prawo robić to, co robi. A teraz od następnego spotkania przejdę do tego, czy oszukiwanie w świecie zwierząt, to paskudne, to brzydkie, jest zawsze puszczane płazem, czy może jednak zaczyna się zemsta, kara i sprawiedliwość. O tym będę mówić przy następnych naszych spotkaniach.